Dzień dobry Państwu. Kilka minut temu zakończyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy, na którym omówiliśmy sytuację w województwie małopolskim, która wystąpiła po tych nawalnych opadach deszczu w czasie ostatniej nocy. Służby pracują, służby działają, zdały relacje, meldunki z działań podejmowanych. Obecni byli także państwo starostowie z trzech powiatów, które są najbardziej dotknięte, czyli powiatu bocheńskiego, limanowskiego i myślenickiego. Niepokojące sygnały docierają, jeśli chodzi o dzień jutrzejszy. Pan prezydent zapoznał się z informacjami przedstawionymi przez wszystkich uczestników posiedzenia naszego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Szanowni Państwo, tak, bardzo dziękuję panu wojewodzie, że mogliśmy zapoznać się z sytuacją, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w tym momencie po opadach, które miały miejsce wczoraj i dzisiaj. No i niestety również z tym, czego prawdopodobnie można się spodziewać w ciągu dzisiejszego jeszcze dnia, wieczorem i w nocy spodziewane są dalsze opady. W ogóle przez najbliższe dni spodziewane są opady, więc te sytuacje kryzysowe mogą się powtórzyć i w związku z czym wszystkie służby są w tej chwili w gotowości. Ponad 2000 strażaków, którzy są nie tylko w gotowości, ale którzy właściwie cały czas pracują. Ochotnicze straże pożarne w pierwszej kolejności, ale także i zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Ja powiedziałem, że musi być zapewnione w wszystkich miejscach, gdzie jest problem z wodą. Mówimy przede wszystkim o wodzie pitnej, tak? To musi być ta woda zapewniona, więc muszą być beczkowozy w każdym przypadku dostarczone mieszkańcom, żeby tutaj nie było problemu z zabezpieczeniem wody pitnej. Wszędzie tam, gdzie nastąpiły awarie zasilania, myślę o energii elektrycznej, przede wszystkim musi być wprowadzone zabezpieczenie, tak aby, nie wiem, zerwane przewody czy odsłonięte przewody przez płynące wody, przez rwące rzeki, żeby one zostały zabezpieczone, więc tutaj pan wojewoda natychmiast interweniował w Tauronie, żeby jak najszybciej ekipy udały się na takie miejsca, gdzie potencjalne niebezpieczeństwo z tym związane może być. No, sytuacja jest monitorowana, aczkolwiek no, niestety spodziewane są dalsze opady, przy czym pan wojewoda zapewnia, że jeżeli chodzi o zapasy powodziowe, to one są tutaj w dostatecznej ilości w gestii urzędu i są w każdej chwili dostępne dla starostów. 24 godziny na dobę jest ten magazyn powodziowy tutaj otwarty, czynny i w każdej chwili starostowie mogą tutaj dysponować i brać na bieżąco potrzebne im środki. Komendant wojewódzki Straży Pożarnej zapewnił, że na razie nie mają absolutnie żadnego problemu z tym, żeby we własnym zakresie radzić sobie z tą sytuacją i nie spodziewają się w tej chwili tego, aby zewnętrzne wsparcie było im potrzebne. Jestem też oczywiście ja w kontakcie i z panem premierem, i z komendantem głównym Straży Pożarnej. W razie czego, gdyby odpukać jakiekolwiek takie zapotrzebowania były, natychmiast będą realizowane, ale komendant wojewódzki zapewnia, że znakomicie radzą sobie tutaj strażacy na obszarze województwa małopolskiego z tym problemem jak do tej pory i nie spodziewają się tego, żeby miało się to zmienić. Natomiast no, są potrzebne cały czas stałe działania i one są realizowane. Bardzo trudna sytuacja w Łapanowie, jak wszyscy Państwo wiecie, no niestety miasto zostało de facto zalane. To są wody bardzo szybko płynące, to są rwące górskie potoki, spadły po prostu olbrzymie opady w górach i to wszystko spłynęło. To taka jest charakterystyka niestety tych terenów górskich i podgórskich, że tego typu powodziami najczęściej są one dotknięte i tak się stało tym razem. Zaraz będzie szacowanie szkód. Pan wojewoda zapewnił, że już wszystko tak zorganizował, aby od poniedziałku już to pierwsze wsparcie pomocowe mogło być wnioskowane i dysponowane. Tutaj urząd pana wojewody jest do tego przygotowany, żeby dosłownie od jutra już wypłata tych pierwszych pieniędzy do 6000 zł w przypadku zalania budynków, żeby ona już mogła być realizowana. I oczywiście ja będę również dzisiaj jeszcze z panem premierem rozmawiał o dalszej pomocy i o całej sytuacji, bo to jest problem i Małopolski, i Kotliny Kłodzkiej obecnie, jak informują meteorolodzy i hydrolodzy. W związku z powyższym tutaj trzeba przyłożyć szczególne staranie i jeszcze dzisiaj będę tą
kwestię z panem premierem poruszał, żeby te dodatkowe zabezpieczenia i dodatkowe środki przygotować. No, są niestety także i zagrożone budynki mieszkalne. W głównej mierze, jak słyszeliśmy, to się dzieje w gminie Raciechowice. Kilka budynków tam jest zagrożonych przede wszystkim przez osuwiska. No, ta sytuacja oczywiście będzie badana, analizowana. No, szereg rodzin wymagał także ewakuacji, ale wszystkie te działania zostały podjęte i są cały czas realizowane. Powtarzam, wszystkie służby są w stanie gotowości. Pan minister Mariusz Błaszczak wydał już odpowiednie dyspozycje, które tutaj są konieczne dla użycia wojska, także wojsko także jest przygotowane w każdej chwili do niesienia pomocy i ma już zielone światło ze strony ministra, które tutaj jest prawnie wymagane do tego, aby w razie czego można było użyć wojska, więc można go użyć już w tej chwili, w każdej chwili i są przygotowane zarówno wojska inżynieryjne, czyli wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej są gotowe. Tutaj 11 Brygada jest w pogotowiu cały czas i ta gotowość jest. No, proszę Państwa, obserwujemy sytuację. Ja zaraz jeszcze też udam się na te tereny, które zostały dotknięte tą klęską w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Będę w Myślenicach, będę w Wiśniowej i planuję również być w Raciechowicach, żeby na własne oczy zobaczyć i móc też rozmawiać z premierem, żeby mieć tą bezpośrednią, osobistą wiedzę. No to jest wszystko to, co możemy na ten moment robić. Sprzęt jest rozdysponowany, przede wszystkim sprzęt ciężki, który cały czas tam pracuje i zabezpiecza to wszystko, co jest konieczne i możliwe do zabezpieczenia na ten moment. Także prace się toczą, jest pełna gotowość. Czy można zadać pytanie? Michał Dudowicz, RMF. Czy pomoc, o której panowie mówią, panie prezydencie, panie wojewodzie, dotyczy tych trzech powiatów, myśliński, manowski, bocheński, czy jeszcze innych? Czy w tej chwili rozmowa toczy się na temat tych powiatów, ponieważ tam jest problem. No my mówimy o wszystkich miejscach, w których jest problem, wszystkich miejscach, w których występują te szkody. Mamy nadzieję, że te prognozy, które nam przedstawiono, się nie sprawdzą, bo to są niestety prognozy o kolejnych burzach. Pytana pani dyrektor powiedziała, że ona nie jest w stanie szczegółowo co do kilometra określić, gdzie będzie burza. Natomiast generalnie może powiedzieć, że spodziewane są zjawiska o skali zbliżonej do tego, z czym mieliśmy do czynienia zeszłego popołudnia, wieczora i w ciągu nocy. W związku z powyższym, no, jak państwo przed momentem tutaj widzieliście za oknami Urzędu Wojewódzkiego, mieliśmy ulewę, więc no niestety tego typu opady to jest też taka specyficzna pora roku, że się mieszają te ciepłe i chłodne często masy powietrza i no te zjawiska będą. No, pani dyrektor sygnalizowała, że można się ich spodziewać do wtorku. Takie w tej chwili są prognozy, a na pewno będą w ciągu najbliższej doby. Panie prezydencie, czy rozumiem, że ta sytuacja pokrzyżowała też plany kampanijne? Miało się odbyć o 16 spotkanie na rynku z mieszkańcami. Czy to spotkanie się odbędzie? No ja się zaraz udam na rynek. Wprawdzie widzicie państwo, że deszcz leje, w związku z czym podejrzewam, że ze spotkania będzie o tyle nic, że po prostu ci, którzy na mnie czekali, pewnie się rozeszli na skutek tej pogody, ale przyjdę mimo wszystko, bo to było obiecane i zaraz po tym spotkaniu, jeżeli będzie się dało je przeprowadzić po jakichś tam rozmowach, bo mam nadzieję, że będzie można je odbyć, udam się na te tereny, które zostały dotknięte powodzią tutaj w rejonie Krakowa. Powiedziałem, tak jak powiedziałem, no Myślenice, Wiśniowa, Raciechowice. A czy jest oszacowana liczba gospodarstw osób, które dostaną pomoc w tej pierwszej transzy do tych 6 tysięcy? Panie redaktorze, ta transza to są pieniądze, które są uruchamiane na wniosek, więc to pan wojewoda jeszcze w tej chwili nie wie, ile wniosków zostanie złożonych. No, ktoś może przecież nie chcieć złożyć wniosku, tak? Może potencjalnie, tak? No, natomiast jest dotkniętych sporo gospodarstw domowych i tym problemem i gospodarstw rolnych. W związku z powyższym, no, pewnie tych wniosków będzie dużo, ale pan wojewoda jest przygotowany i to wszystko od jutra będzie przyjmowane i od jutra środki będą dysponowane. Panie wojewodzie, jaka jest skala problemu teraz w Małopolsce? Ile interwencji w ilu gminach to jest rzeczywiście katastrofa? Pan prezydent pozwoli. Bardzo proszę. Tak. Ostatnia noc to ponad 300 interwencji Straży Pożarnej, przede wszystkim na terenie tych trzech powiatów, ale przecież to zjawisko pogodowe będzie występowało na terenie całego województwa małopolskiego. Takie są prognozy, więc zapewne niestety po dzisiejszej nocy informacja będzie taka, że tych miejsc dotkniętych
powodzią, nawalnymi deszczami jest znacząco więcej. Na ten moment my nie mamy jeszcze dokładnych danych co do ilości, tak jak pan pytał, o ilość wniosków, dlatego że straty szacują wójtowie, burmistrzowie poszczególnych gmin, a potem przekazują te wnioski do Urzędu Wojewódzkiego. Ja dzisiaj na porannym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego już poleciłem moim dyrektorom, żeby skontaktowali się ze wszystkimi samorządowcami, gdzie wystąpiły podtopienia, gdzie wystąpiły nawalne opady deszczu, przekazując informację, jaka jest procedura występowania o to pierwsze wsparcie do 6 tysięcy, ale pamiętajmy, że to nie jest jedyna forma wsparcia, bo przecież później przy już szczegółowych szacunkach dotyczących zniszczeń w gospodarstwie domowym te środki wypłacane mogą być znacząco większe. Tam jest 10-20 tysięcy w przypadku budynków rolniczych, ale także jeśli chodzi o budynki, o domy, o domy mieszkalne, 100, a nawet 200 tysięcy w przypadku całkowitego zniszczenia. Dziękować Bogu nie mamy w Małopolsce takich sytuacji, żeby ktoś zgłosił całkowite zniszczenie budynku, ale występują podtopienia, występują zalania piwnic, zalania też tej powierzchni mieszkalnej, bo przecież w Łapanowie ta woda weszła w centrum miejscowości i zalała wiele budynków. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. W Kancelarii Prezydenta w tej kwestii dzisiaj jeszcze przyjmowałem informacje od moich współpracowników, którzy legislacją się zajmują, więc tutaj zalecam daleko idący spokój. Natomiast proszę Państwa, oczywiście, natomiast no, to ja bardzo proszę, żeby Pan Rafał Trzaskowski zestawił w takim razie swoje zobowiązania, które złożył mieszkańcom Warszawy i ile z nich dotrzymał, bo ja w znakomitej większości moich zobowiązań dotrzymałem, takich na przykład jak obniżenie wieku emerytalnego. Mimo tego, że Pan Rafał Trzaskowski głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, wiek emerytalny został obniżony tak, jak ja się zobowiązywałem. 500+ zostało wprowadzone bardziej nawet niż mówiłem, bo obiecywałem, że będzie poczynając od drugiego dziecka w rodzinie, a dzisiaj jest wypłacany na każde dziecko w rodzinie. Obok tego jest także 300+, czyli dobry start, jest 13. emerytura dla seniorów i godziwe waloryzacje. A obiecałem, że będzie realizowana polityka prorodzinna i że w pierwszej kolejności wreszcie po długich latach rządów PO-PSL, bo było to 8 lat, kiedy podwyższano wiek emerytalny, kiedy podwyższano podatek VAT, myśmy z kolei podatek dla młodych do 26 roku życia dochodowy w ogóle zlikwidowali, oni w ogóle nie płacą podatku właśnie po to, żeby mogli szybciej, łatwiej znaleźć pracę, żeby mogli trochę więcej zarobić. Więc bardzo proszę, żeby sztab pana Rafała Trzaskowskiego zachował się uczciwie, zestawił tę obietnicę. Poza tym ja zakładam, że mam kolejne 5 lat na realizację moich zobowiązań i w związku z tym proszę wszystkich moich rodaków, wyborców o to, żeby mnie wsparli, bo ja chcę dalej realizować te zadania, które na siebie przyjąłem, a które prowadzą do tego, że Polska staje się krajem coraz zasobniejszym, w którym po prostu ludziom lepiej się żyje, zwykłemu człowiekowi. O to chodziło i w moim przekonaniu taki jest właśnie, powinien być taki cel działania każdego polityka, który uczciwie swoje najważniejsze, jako swoje najważniejsze zadanie rozumie troskę o dobro wspólne. Ja właśnie realizuję swoje zadania w trosce o dobro wspólne. A propos kredytów, jak pan redaktor pyta, szkoda, że nie zauważają ustawy, którą wprowadziłem właśnie o pomocy dla kredytobiorców, ale nie tylko dla tych, którzy wzięli kredyty we frankach, ponieważ zgłosili się również ludzie, którzy wzięli kredyty w innych walutach i w złotych polskich, mówiąc, że kiedy kredytobiorca ma kłopoty, a zdarza się to w bardzo różnych życiowych sytuacjach ludziom, to powinno być takie rozwiązanie, że można pomóc każdemu kredytobiorcy. I taka właśnie ustawa została przygotowana, która pozwala na wsparcie każdego kredytobiorcy, który znajdzie się w kłopotach, jeżeli chodzi o spłatę kredytu. Szanowni Państwo, ta ustawa jest, obowiązuje, to był mój projekt. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.